Pamiętam swoje początki na publicznej osiedlowej mordowni, gdzie wraz ze swoimi znajomymi, jak starzy, tacy wyjadacze ze Stanów Zjednoczonych, robiliśmy dropsety, często podwójne, potrójne, poczwórne, zajeżdżając swoje mięśnie do granic możliwości. Czym są dropsety? Dropsety polegają w skrócie na zmniejszeniu ciężaru po wykonanej serii i zrobieniu od razu kolejnej serii. Czyli przykładowo robię 10 powtórzeń ze sztangą 100 kg, po czym zdejmuję na przykład po jednym talerzu na stronę i robię kolejną serię ze sztangą powiedzmy 60 kg do upadku mięśniowego. Ogólnie rodzajów dropsetów jest mnóstwo i można je zrobić na różne sposoby, można zrobić nawet dropsety tak zwane mechaniczne, ale może o tym w innym odcinku. I dzisiaj przyjrzymy się metaanalizie Kolemana z 2022 roku, gdzie właśnie on przyjrzał się badaniom na temat dropsetów. I celem recenzowanej metaanalizy było porównanie treningu z użyciem dropsetów z tradycyjnym treningiem i które da większe przyrosty siły i masy mięśniowej. Tradycyjny trening, no to w rozumieniu robienie po prostu zwykłej serii. I naukowcy przeprowadzili metaanalizę zgodnie z wytycznymi PRISMA i połączyli wyniki włączonych badań do analizy. I były pewne kryteria, jak chodzi o wybór tych badań. Po pierwsze, musiało trwać minimum 6 tygodni. Po drugie, musiało porównywać trening z dropsetami z treningiem tradycyjnym. Po trzecie, musiał być mierzony wzrost siły lub mięśni. I po czwarte, musiały w nim brać udział osoby zdrowe. I znaleziono 5 takich badań i jak się okazało, wyniki tych badań były, niewiele się różniły. Ogólnym wnioskiem tej metaanalizy było to, że czy robimy trening tradycyjny, czy z dropsetami, to wyniki będą podobne, ale należy wziąć pod uwagę tutaj 4 podpunkty. Prawdopodobnie w dłuższej perspektywie progres siłowy przy treningu tradycyjnym będzie większy niż przy treningu z dropsetami. W badaniu Finka wzrost siły był o 9,1% większy w przypadku treningu tradycyjnego w przeciwieństwie do grupy z dropsetami. Z tym, że w metaanalizie nie było to ujęte prawdopodobnie ze względu na to, że robili tam 12 RM, czyli robili maksa na 12 powtórzeń, a nie na powiedzmy 1-3, przez co też nie wzięli właśnie tego pod uwagę, jeżeli chodzi o wzrost siły. No bo jednak siłę mierzy się raczej pod jedno powtórzenie, czyli siłę maksymalną. Co więcej, tradycyjne serie mają wyższe średnie obciążenie względne niż w przypadku dropsetów. I tutaj w przypadku chociażby wyciskania, martwego ciągu czy przysiadu, w momencie gdybyśmy zaczęli robić dropsety od pierwszej serii, no to ta siła nam spadnie wraz z kolejnymi seriami, bo po prostu będziemy zbyt zmęczeni, a jak wiadomo, do budowania siły potrzebujemy być zregenerowani i wyciskać, w sensie używać jak największych ciężarów możliwych dla nas, powiedzmy na 3-5 powtórzeń. Drugą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest indywidualna reakcja. W każdym badaniu trzeba brać pod uwagę, że wyciąga się pewną średnią z wyników, no i te wyniki są podawane w widełkach. I w badaniu na przykład NS-a wzrost siły na suwnicy był od 2,3% do 27% w grupie z dropsetami, a w tradycyjnej od 4,5% do 18%. Także jak widać, nie każdy zareagował tak samo i niektórzy lepiej reagowali na zwykłe serie, a niektórzy lepiej reagowali na dropsety. Jednak w badaniu Angleriego zastosowano metodę badania, w której badany przez jakiś czas trenował tradycyjnie, a potem robił dropsety, tak żeby porównać wyniki różnych metod u tej samej osoby. Jak się okazało, ogólnie różnicy nie było dużej, ale 30% badanych zyskało większy wzrost siły podczas treningu tradycyjnego. Natomiast 44% uzyskało większy wzrost przy dropsetach. No a reszta po prostu uzyskała taki sam wynik w jednej i drugiej metodzie. Także tutaj jak zwykle badamy pewne tezy, ale trzeba je sprawdzić na sobie. Trzeci punkt to zmęczenie w dłuższej perspektywie. Podobnie jak w przypadku indywidualnej odpowiedzi, należy wziąć pod uwagę, jak dana metoda będzie się zachowywała w czasie i wziąć takie skutki uboczne, jak chociażby właśnie zmęczenie. I tu na przykład w badaniu Finka osoby, które używały dropsetów, stwierdziły, ogólnie rzecz biorąc, że ten trening był bardziej męczący. I należy nadmienić, że objętość i intensywność w obydwu grupach była taka sama. Czyli tak naprawdę wykonali taką samą pracę. I prawdopodobnie było to dlatego, że po prostu w treningach z dropsetami dochodzili częściej do upadku mięśniowego. Także trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy dwa protokoły treningowe, jeden jest dla kogoś trudniejszy, bardziej męczący niż drugi, a jednocześnie przynoszą takie same efekty, to powinniśmy wybrać ten protokół, który jest lżejszy. Także ogólnie rzecz biorąc, większość treningu wykonywałbym w tradycyjny sposób, a dropsety można zostawić sobie, że tak powiem, na specjalne okazje, o czym zaraz też powiem. Właśnie, kiedy wrzucić dropsety? Przede wszystkim wrzuciłbym je w momencie, gdy mamy bloki o wysokiej objętości. Wiecie, w momencie, gdy sobie progresujecie i dojdziecie na przykład do 20 serii na jakąś partię mięśniową, czy nawet większej ilości, no to wtedy warto byłoby je wrzucić, chociażby
po to, żeby punkt drugi szybciej skończyć trening. Bo właśnie drugim powodem, dlaczego warto by było, albo dla kogo warto byłoby wrzucić dropsety, jest to moment, w którym po prostu ktoś ma albo nie chce tracić dużo czasu na trening. Typu wiecie, ma na przykład 40 minut czy 60 minut na zrobienie treningu, a jednocześnie musi wrzucić jakąś tam objętość, to wtedy takie dropsety mogą po prostu przyspieszyć ten trening. Kolejny punkt to dropsety mogą być fajnym finisherem albo na koniec treningu, albo na przykład na ostatnią serię danego ćwiczenia. Typu wiecie, robicie na przykład push, zrobicie klatę, barki, został wam na przykład triceps, no i triceps właśnie robicie sobie w formie dropsetów, tak żeby właśnie ten trening był trochę szybszy, żeby się trochę bardziej, powiedzmy, zmęczyć, żeby poczuć tą pompę mięśniową. Jak wykonać poprawnie dropset? Ustawiasz ciężar, którym jesteś w stanie maksymalnie zrobić od 12 do 15 powtórzeń, wykonujesz serię blisko upadku mięśniowego albo doprowadzasz do tego upadku, po czym zmniejszasz ciężar i tutaj tak naprawdę można zmniejszyć od 20 do 50% i robisz kolejną serię znowu do upadku mięśniowego. Oczywiście im mniej zmniejszysz tego ciężaru, tym mniej powtórzeń zrobisz. I możesz to powtórzyć kilka razy i wtedy to właśnie będzie albo podwójny, albo potrójny dropset. I jeżeli chcesz więcej wiedzieć na temat programowania treningowego, czy dla siebie, czy jesteś trenerem i chcesz zwiększyć swoją wiedzę, to na mojej stronie znajdziesz ponad 2-godzinne szkolenie na temat właśnie programowania treningowego, gdzie w 4 modułach krok po kroku omawiamy najważniejsze specyfikacje treningowe. Jeżeli interesuje Cię budowanie masy mięśniowej, to koniecznie zobacz ten film i zostaw w komentarz o treści dropsecik kotlecik. Zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.